Oru! 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 Multiplayerowa naparzanka gośćmi, którzy najwyraźniej nie mają do końca dobrego czucia w kończynach. Tutaj wrogiem nie jest tylko inny gracz, ale i otoczenie, które bezlitośnie sponiewiera. 100 ręcznie wykonanych plansz i klimat staroszkolnego RPG. Gra skupia się głównie na łamigłówkach, chociaż nie zabraknie w niej historii, walk i magii. Gigantyczne roboty walczące z olbrzymimi potworami. Do naszej dyspozycji dostajemy 4 postacie, a w szranki możemy stanąć razem ze znajomymi. Naszego giganta możemy dodatkowo ulepszyć. Macie psa? A mutuje wam? Jeśli nie, to dobrze, bo nie powinien, chyba że gracie w tę grę. Nasi podopieczni zaczną obrastać w skrzydła, inne futro, a może łuski. A zmianie ulegnie nie tylko ich wygląd, ale i trzewia. Budowanie baz obcych. Tak, to clicker, a na dodatek strategia czasu rzeczywistego i gra ekonomiczna. W samym tytule nawet podczas bitew możemy ograniczyć swój udział i patrzeć na to, co się dzieje. Mikrozarządzanie, o dziwo, jest bardzo wciągające. Tunik to gra, która inspiruje się stareńkimi Zeldami i to widać. Jako lisek przybywamy do świata pełnego tajemnic, zapomnianych legend i potworów. Gracze są w większości zadowoleni z produkcji, choć nastawcie się na specyficzną rozgrywkę. Niektórzy mówią, że wieje nudą, ale to zależy. Snowboard w otwartym świecie. Oczywiście najpierw trzeba go odblokować, ale to szczegół. Dodatkowo jest tutaj tryb fabularny. Animacje wyglądają też niczego sobie. Ci, którzy się skusili, chwalą sobie produkcję. Ja natomiast radzę spojrzeć na wymagania sprzętowe przed kupnem. Psychodeliczny tytuł z kotami w tle. Będziemy przemieszczać się to w prawo, to w lewo i rozwiązywać zagadki. Wiele z wydarzeń może mieć swoje korzenie w psychice bohatera. Ludzie powoli ogarniają, że narobili niezłego bałaganu na Ziemi, więc próbują uciec na Marsa. Główna bohaterka tej gry również ma takie plany, ale najpierw odwiedza dziadka. Okazuje się, że ten gdzieś zniknął. Pozostała natomiast jego posiadłość, więc w sumie będziemy sprzątać Ziemię i hodować na niej różne rośliny. Mars niech się chowa. Jest taki film, Żołnierze Kosmosu. Ludzie walczą tam z olbrzymimi robakami. W sumie to nawet go lubię. Ale jeśli chodzi o gry, to mamy tutaj inny tytuł o walce owadów z Homo Sapiens. W tym RTS-ie wcielimy się w stawonogi i postaramy się wypędzić ludzkość. A w przyszłości wyjdzie jeszcze darmowy dodatek do tej produkcji. Ta gra ma mieszane recenzje, ale i tak ją umieściłem tutaj, bo jest po prostu ładna. Jako Anne będziemy przemierzać cyberbankowy świat i staniemy przeciwko megakorporacjom. Gry FMV wciąż żywe. W sumie producent tej gry specjalizuje się właśnie w nich. Ktoś próbował zamordować wujka, a naszym zadaniem jest znalezienie tego, kto próbował pozbyć się członka rodziny. A trzeba ustalić zabójcę, zanim znowu zbrodni. Platformówka 2,5D, w której kierujemy tytułową Itora. W tym pięknym świecie próbujemy wraz z bohaterką ustalić, co stało się z ludzkością i dlaczego jej nie ma. Dodatkowo, kupując tę grę, wspieracie Survival International. Kolejna platformówka, ale tym razem w nietypowej perspektywie. Poruszać się będziemy po okręgach. Rozgrywka toczy się w proceduralnie generowanych mapach, a możliwość modyfikacji głównego bohatera pomoże nam zmierzyć się z niebezpieczeństwami obcych planet. Pokierujcie armią szkieletów do walki z przeciwnikiem, albo z waszym znajomym, bo grać możecie też na jednym ekranie. Nasz nekromanta będzie przywoływał 10 typów szkieletów, próbując zniszczyć tego drugiego czarnoksiężnika. Gra, która skupia się na speedrunie. Im szybciej przemierzamy planszę, tym lepszy czas, a lepszy czas to szybciej przybyta plansza, a szybciej przybyta plansza to większa satysfakcja. Całkiem tania gierka, w której chodzimy magiem w te i we w te. Z każdą minutą stajemy się silniejszy, jednak nasi wrogowie nie pozostają dłużni. Cel? Wytrwać jak najdłużej i zrobić taką kompilację przedmiotów, żeby robić to lepiej. Symulator, który pozwoli wam pokierować schroniskiem dla czworonogów. Zadbajcie o zwierzęta i postarajcie się, żeby znalazły nowy, cudowny dom. Roguelike'owy Dungeon Crawler RPG. Będziemy mogli stworzyć swojego bohatera, a następnie zwiedzać lochy. Opinie graczy są bardzo pozytywne.
Koło powa gra o robieniu szczepionek. Jeden z graczy chodzi po zakażonym organizmie i opisuje napotkane wirusy. Drugi natomiast słucha podpowiedzi i tworzy odpowiednie preparaty. Kultura peruwiańska i próba przywrócenia światła słońca. Oto ręcznie rysowana platformówka z 5 bossami do pokonania. Dodatkowo gra ma ładną ścieżkę dźwiękową. Narracyjna przygodówka o próbie znalezienia zaginionego brata. Szykujcie się na dojrzałą opowieść. Ci, którzy mieli okazję już zagrać, są zadowoleni. Jeżeli lubiliście budować jeżdżące rzeczy z klocków, to być może przypadnie wam ta produkcja do gustu. Oto będziemy budować łaziki do różnych celów. Zasada jest jedna. Mają dotrzeć do mety. Sentymentalna podróż wspomnieniami cudownej pływaczki Miriam. Nie spodziewajcie się nie wiadomo czego pod względem rozgrywki, szykujcie się natomiast na wyśmienitą historię. Inspirowany Lovecraftem RTS, w którym zombie wcale nie są takie banalne. Za wszystkim stoi prawdopodobnie jakieś pradawne zło. Naszym zadaniem jest znalezienie zaginionego brata. Poza tym tytułem nie kojarzę gier, które pozwalają nam na posterowanie rosnącym drzewem. Tutaj będziemy próbowali zrównoważyć porost poszczególnych części, aby przetrwać jak najdłużej. Symulator rosnącego drzewa. Serio, kiedyś zagram. Główna bohaterka przeprowadziła się do nowego miejsca. Jest samotna, zagubiona, a na dodatek nie zna języka miejscowych. Postanowiła zażyć piguły i tutaj zaczyna się rozrywka. Będziemy chodzić i naparzać jakieś paskudstwa. O tej grze wspominałem jeszcze w 3 odcinku tego programu. W skrócie, będziemy tworzyć własną fabrykę i liczyć na to, że jakoś to będzie. Mam nadzieję, że znaleźliście coś dla siebie w tym zestawieniu. Trochę się tego znalazło, więc trzeba było przyspieszyć. Na live'ie mówiliśmy coś o jakimś sezonie ogórkowym, więc skoro nie ma AAA-ów, może warto zainteresować się mniejszymi produkcjami. Trzymajcie się i cześć!